Przeszło rok od wybuchu w budynku plebanii Kościoła Ewangelickiego, w którym zginęły dwie osoby oskarżone o spowodowanie eksplozji gazu. Edward D. miał usłyszeć dziś wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach. Prokuratura domagała się 6 lat więzienia. Obrona apelowała o uniewinnienie. 75-latek nie przyznaje się do winy. Na sali rozpraw była Magda Sincewicz. Nie przyznawał, nie przyznał i co więcej, nie wyraził skruchy po tym, jak całą winą obarczył tragicznie zmarłą w wybuchu córkę. To także sąd wziął pod uwagę, podtrzymując wniosek prokuratury i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej. Na mocy artykułu 164 paragraf 1 kodeksu karnego przy zastosowaniu artykułu 11 paragraf 3 kodeksu karnego wymierza mu karę 6 lat pozbawienia wolności. Do wybuchu gazu w budynku plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach-Szopienicach doszło 27 stycznia 2023 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa, mężczyzna celowo rozszczelnił instalację gazową. Nie został dzisiaj doprowadzony z aresztu. Wyrok ten jest satysfakcjonujący. Oczywiście szczegółowe rozstrzygnięcia zawarte w tym wyroku będą przedmiotem oceny w najbliższych 7 dniach. Wyrok nie jest prawomocny. Poza karą więzienia mężczyzna ma wypłacić zadośćuczynienia pokrzywdzonym. Został też zobowiązany do naprawienia szkody, która wyniosła kilkanaście milionów złotych. Parafia pragnie postawić nowy budynek. Na płocie odgradzającym miejsce tragedii widnieje plakat z wymownym hasłem: "Pomóż nam wrócić w to miejsce". Uważam, że to jest oddanie sprawiedliwości osobom pokrzywdzonym i moim zdaniem to jest najważniejsze. Nawet nie sama wysokość wyroku, czy tam zasadnego odszkodowania komukolwiek, sam fakt, że pan d*** został uznany winnym. Jako duchowny, jako chrześcijanin mam też nadzieję, że pan Edward rozpozna w swoim sercu też winę i przyzna się to przede wszystkim przed samym sobą, tak. W wyniku eksplozji ranne zostały 3 osoby, w tym rodzina wikarego. W gruzowisku znaleziono ciała żony oraz córki oskarżonego, które razem z nim mieszkały. Jak wynika z opinii biegłych, przyczyną ich zgonu było wcześniejsze zatrucie lekami.